Witajcie moje czekoladki w tym oto fantastycznym filmiku, a to dlatego, że wygrałam w konkursie. Sama jestem jak na razie w szoku, ponieważ no przyznam, że dość często biorę udział w różnych konkursach na Instagramie czy tam na YouTubie, bo sama też organizuję konkursy i po prostu wiem, że fajnie jest coś takiego robić i fajnie jest też brać udział w czymś takim. No i zazwyczaj moje podejście jest takie, że o, jakie fajne rzeczy można wygrać, to nic nie kosztuje wzięcie udziału, więc czemu by nie, aczkolwiek zawsze sobie myślę, że a moje szanse pewnie są znikome, ale jakaś tam setna procenta możliwości, że się wygra, jest możliwa. No i tak to się złożyło, że tym razem naprawdę wygrałam i mega się cieszę. Z tego powodu stwierdziłam też, że nagram ten filmik, bo warto po prostu tą przekochaną osóbkę tutaj wypromować. Ja też mam małą widownię, ale mimo wszystko chciałam coś takiego nagrać, ponieważ jak najbardziej uwielbiam wspierać takie małe działalności, w szczególności kiedy są to właśnie handmade, własnoręcznie robione rzeczy i jeszcze są to takie przesłodkie, przeurocze cudowności. I jeśli chodzi o tą przekochaną osóbkę, to jest to Zoha Customs. Customs? Czyli sama nazwa już w sumie mówi, że to są właśnie rzeczy takie DIY, handmade, własnoręcznie robione. Jest to biżuteria, są to przeurocze rzeczy, naszyjniki, bransoletki, pierścionki, no po prostu same cudowności. No i ja oczywiście skontaktowałam się z właścicielką, czyli z Zohą, no i napisałam, że planuję właśnie zrobić taki filmik, kiedy przyjdzie do mnie biżuteria. No i ona była przeszczęśliwa, więc nagrywam to, moja kochana. No i co, z tego względu, że wygrałam w tym konkursie, w ogóle co ja wygrałam? Wygrałam właśnie naszyjnik, który mogłam sobie wymyślić. Aczkolwiek ja stwierdziłam, że ja dam jej wolną kartę, no i po prostu tylko poprosiłam, żeby na tym naszyjniku znajdował się napis kawaii, ponieważ naprawdę uwielbiam te słówko, uwielbiam też kulturę azjatycką, Japonię i te sprawy, więc kawaii, ten napis musiał się znaleźć na moim naszyjniku. Zobaczymy, co ona tutaj zrobiła dla mnie, ponieważ właśnie moja przesyłka już przyszła, więc co, ja może już przestanę gadać i otworzę tę przesyłkę. Będę delikatna, mam nadzieję, że tutaj nie ma żadnych kartek dużych. Ciup! Okej, myślałam, że już coś przecięłam, ale nie, chyba nie. Okej, więc tak, moi kochani, mamy tutaj właśnie taką torebeczkę papierową, jak widzicie, taką eko z naklejką. Jak widzicie, Zoha Customs. Naprawdę przeurocza, taka w kwiatuszki. Niestety ta naklejka jest mega mocna, dobrze trzyma, więc niestety będę musiała ją przeciąć. Tintiririu, otwieramy, co tutaj mamy? Powolutku, żeby nic nie przeciąć. W ogóle Zoha też ma na Instagramie taką relację, jak dbać o tą biżuterię, więc wszystko naprawdę jest profesjonalnie. Co my tutaj mamy? Jejciu, jak to jest zapakowane w ogóle. Okej, dostałam gratis. O, jak widzicie, wszystko jest tak ładnie wstążką zapakowane. Okej, otwieramy. Piękna wstążka, zostawię sobie. Pierwszy gratisik są to takie żelusie, mini dinozaury. No ja żelków nie jem, bo jestem wege, aczkolwiek mojemu chłopakowi to dam, on się mega ucieszy. A drugi gratis jest to taka próbeczka takiego oto kremiku, chyba nie, jest to serum. Wonderful Glow, okej, czyli taki nawilżający, spoko. Okej, ale dobra, przechodzimy teraz do najlepszego. Dum dum dum. To będzie teraz mój ulubiony naszyjnik. Jezu! Zobaczcie, tutaj też mamy taką kokardeczkę i trzeba właśnie ją zdjąć. O! I mamy nasz naszyjnik. Jezu, jakie to jest śliczne. Mamy tutaj takie białe perełki, do tego mamy przeróżne takie koraliki kolorowe. Mamy tutaj jakiegoś takiego misia, mamy taki piękny, duży koralik, takie holo serduszko. Oczywiście jest tu też mój napis kawaii, o który prosiłam i bardzo dobrze, że są na końcu właśnie te dwie literki i. Mam tutaj też takie koraliki, zobaczcie, takiego kwiatuszka. Totalnie jest to takie Japan style. No, zachwycam się. I zaraz to założę. Mam tutaj takie srebrne elementy, jak widzicie, więc można sobie też dostosować. Fajnie, że to ma właśnie takie zapięcie, a nie, że całe jest takie rzemyczkowe i trzeba wtedy przez głowę przekładać.
Właśnie z tym mam zawsze problem w takich naszyjnikach, a tak to widzicie, można sobie zapiąć, wszystko łatwo. No i jak widzicie, mamy tutaj ten napis kawaii i naprawdę naszyjnik mi się mega podoba, jest przeuroczy, ma takie śliczne koraliki, tego kwiatuszka, koteczka. No i serio, nie mam tutaj kompletnie wątpliwości, jak najbardziej ten naszyjnik jest kawaii. Więc podsumowując, z czystego całego mojego serduszka mogę wam polecić Zoha Customs. Te koraliki są naprawdę cudowne, widać, że to wszystko jest dopracowane. Więc jak najbardziej zapraszam już was tutaj do Zohy, na jej Instagrama. Również ona ma chyba Vinted, więc też wam wszystko polinkuję na dole. Oczywiście chyba nie muszę tutaj mówić, że ten filmik nie jest sponsorowany. Zoha mnie o to w ogóle nie prosiła. To wszystko wyszło z mojej inicjatywy i po prostu chciałam nagrać taki filmik, bo chciałam właśnie wam pokazać, jakie cudowności możecie znaleźć w internecie. Ja szczerze naprawdę uwielbiam DIY, uwielbiam jakieś takie handmade'y, często kupuję jakieś świeczki sojowe na Vinted i tak dalej, więc jak najbardziej taka biżuteria, no cudowność. No i co, ja jeszcze raz chciałam bardzo podziękować, że wygrałam w tym konkursiku. No i serio, mega dziękuję. A ja się już z wami, kochani, żegnam i widzimy się w następnym filmiku. Buziaczki, pa pa!